Marek Pyza, to są gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Dziś 17 dzień września i okrągła 80. rocznica agresji sowieckiej na Polskę, czwartego rozbioru de facto Rzeczpospolitej. Zdarzenia, które było złamaniem paktu, a nie agresji, który Rzeczpospolita Polska, druga Rzeczpospolita miała podpisany ze Związkiem Radzieckim. Moment, w którym Polacy mogli stracić ducha, bo znaleźli się w sytuacji beznadziejnej. Wydawało się, że ta wojna jest już przegrana, ale tego ducha, jak zresztą zawsze, nie stracili. W naszym studiu Andrzej Melak, prezes Komitetu Katyńskiego. Dzień dobry, panie Andrzeju. Witam, oraz Maciej Pawlicki, słuchacz, publicysta i producent filmowy. To w drugiej części, dlaczego mówię producent filmowy, będą państwo wiedzieli doskonale, a tego programu nie możemy w 80. rocznicę zacząć inaczej niż od tego wiersza w interpretacji samego autora. 17 września, Józefowi Czapskiemu. Moja bezbronna ojczyzna przyjmie cię na jeźdźco, a droga, którą jaś, Małgosia, dreptali do szkoły, nie roztąpi się w przepaść. Rzeki, nazbyt leniwy, nieskory do potopów, rycerze śpiący w górach będą spali dalej, więc łatwo wejdziesz, nieproszony gościu. Ale synowie ziemi nocą się zgromadzą, śmieszni karbonariusze, spiskowcy wolności, będą czyścili swoje muzealne bronie, przysięgali na ptaka i na dwa kolory. A potem, tak jak zawsze, łuny i wybuchy, malowani chłopcy, bezsenni dowódcy, plecaki pełne klęski, rude pola chwały, krzepiąca wiedza, że jesteśmy sami. Moja bezbronna ojczyzna przyjmie cię na jeźdźco i da ci sążeń ziemi pod wierzbą i spokój, by ci, co po nas przyjdą, uczyli się znowu najtrudniejszego kunsztu odpuszczania win. I o ten najtrudniejszy kunszt na początek zapytam. Odpuszczanie win. Czy odpuściliśmy? Czy możemy odpuścić te winy, panie Andrzeju? Panie redaktorze, słuchając tego wiersza, przyszedł mi od razu skojarzenie z wierszem Czerwona zaraza Józefa Szczepańskiego. Są gorzkie, bardzo trafne, zawarte strofy i myślę, że w pełni oddają to ducha polskiego. Przecież gdybyśmy my byli w nawet najtrudniejszej sytuacji, to zawsze wrogowie nasi wiedzą i nie wiedzą, co my możemy zrobić. Boją się i profilaktycznie niszczą wszystko to, co polskie, bo nie wiedzą, kiedy się odrodzić. Przebaczyć. Tak, przebaczyć, wybaczyć winy, ale przedtem trzeba usłyszeć słowo przepraszamy od nich i oprócz słowa przepraszam powinno być zadośćuczynienie. Zadośćuczynienie za te wszystkie niezliczone śmierci naszych bliskich, naszych ojców, dziadów, pradziadów, dzieci, sióstr, braci, których szczątki leżą na niesmierzonej trasie z Polski poprzez Kazachstan, stepy na Ukrainę, na Syberię. To jest straszliwe przypomnienie, straszliwa data, ale patrząc na reakcje i na propagandę Sowietów dzisiaj, Rosji, to ciarki przechodzą, bo ich narracja jest taka, ja to kojarzę w ten sposób, jak Hitlera w 1938 roku. No jak nic później, nie ma, jak żadnej zmiany. Też Związku Radzieckiego, czy to jeszcze w czasach Stalina, czy późniejszych. Rzeczywiście dziś możemy mówić o propagandzie sowieckiej. Przed dekadą, 17 września 2009 roku, Lech Kaczyński w swoim ostatnim przemówieniu
w rocznicę agresji sowieckiej na Polskę, mówił, że pojednanie w Europie, rozumianej w tym momencie szeroko, jest potrzebne, ale podstawą tego pojednania musi być twarda, niejednokrotnie prawda. I powtarzam raz jeszcze, mówił wówczas pan prezydent, chyba po raz piąty w tym miesiącu, Polska nie ma powodu do odrabiania lekcji pokory, Polska zachowała się tak, jak należało się zachować. Niech lekcje pokory odrabiają ci, którym niejedna taka lekcja się należy. W imię czego? Właśnie w imię przyszłości. Maćku, czy władze w Moskwie, widzisz jakiś horyzont czasowy, przewidywalny, będą w stanie taką lekcję podjąć? Ja powiem brutalnie. W momencie, kiedy Chińczycy, populacja chińska na Syberii tak się rozrośnie, że zatrzęsie to systemem obecnym, takim postsowieckim, imperialnym, putinowskim, i wtedy, kiedy się rzeczywiście Rosja zrozumie, że trwanie w takim agresywnym imperium we współczesnym świecie nie przynosi, że powiedziałbym, liczne elity rosyjskie zrozumieją, że nie przynosi im tego, co chcą, to wtedy jest szansa na zmianę polityki. W obecnym systemie nie ma takiej szansy. To znaczy, wyobraźmy sobie, że Putin przyjeżdża do Warszawy i mówi to, co prezydent Niemiec powiedział. Ja oczywiście mam mnóstwo zastrzeżeń do tego, jak Niemcy się zachowują, jak wielu z nich się zachowuje perfidnie, przeinaczając historię II wojny, ale jednak prezydent powiedział to, co powiedział. Gdyby prezydent Putin przyjechał do Warszawy i powiedział to, co powiedział, to, co powiedział, mniej więcej w tym duchu ekspiacji za dokonane zbrodnie, agresje, opresje, no to być może moglibyśmy mieć na to szansę. Tymczasem jest dokładnie odwrotnie. No, mamy sygnały z ostatnich dni, nawet z prominentnych polityków powiązanych z Kremlem, czy z organizacjami należącymi od Kremla, którzy mówią, że w ogóle, ale o co chodzi? Nie było żadnego problemu. Polska sama na to zasłużyła. I ten ton się wzmaga, to znaczy ten ton takiej buty sowieckiej, imperialnej, rosyjskiej, wręcz carskiej także, on nie wygasł, on się wzmaga. Oczywiście są i Rosjanie, kochamy wielu Rosjan, i są wielu Rosjan, którzy mają nadzieję, że to się zmieni, ale to się z tą władzą nie zmienia i ta władza szanuje tylko silnych. Tylko tych, którzy szanują siebie. W związku z czym bicie pokłonów i łaszenie się do takiej imperialnej władzy, tej czy innej, nie przynosi żadnego rezultatu. A wierzysz, że ten scenariusz, od którego zacząłeś, czyli tego nacisku, presji ze strony Chin, może się ziścić? Mamy takie doniesienia o tym, że na przykład Rosjanie wynajęli tam połowę Władywostoku, o tym, że Rosjanie wynajęli Chińczykom. Tak. Że w Chinach jest 150 milionów samotnych mężczyzn, tak, czyli tak. Więcej niż wszystkich Rosjan, w Rosji są po prostu potworne pijaństwo. Nie mówię oczywiście o oligarkach i ogromnych pieniądzach związanych z naftą i z korupcją, ale są potworne obszary biedy, beznadziei, pijaństwa, a w Chinach jest po prostu gigantyczny potencjał, energia, ludzi, i moim zdaniem za 10 lat to będzie realny scenariusz. Dobrze pan powiedział, przepraszam, panie redaktorze, że tam jeszcze jest nie tylko presja Chin, ale Rosję i jej dyktatora Putina czuje presję czasu. Putin jest coraz starszy. Wciąż w świetnej formie. Ja znam takiego powstańca warszawskiego, który ma 105 lat. Myślę, że w tego wieku Putin nie dożyje. Gospodarka nie ma realnych szans na rozwój. Rosja w tej chwili, zajmując, całkowicie wchłaniając Białoruś, a później prawdopodobnie przejdzie do ataku na Ukrainę. Rosjanie szykują się wielkimi krokami, za przeproszeniem, ale do ataku na kraje bałtyckie, na Polskę i na całą Ukrainę. I to jest, myślę, nieunikniony scenariusz, jeżeli Europa, cała Europa, nie zrozumie swych błędów popełnianych przez dziesiątki lat i nie zmieni absolutnie polityki. Tę politykę Europy próbujemy zmieniać w Warszawie, w sojuszu z Waszyngtonem. Zeszliśmy na Rosję, ale ja chciałem postawić w tym programie trochę inne pytanie. Czy to długie ramię Moskwy, o którym pisał między innymi profesor Cęckiewicz w swojej książce już przed wieloma laty, on oczywiście pisał o sowieckich służbach specjalnych, bo de facto specsłużby PRL były sowieckimi służbami, ale czy to długie ramię Moskwy w Polsce jeszcze widać? Czy też tego cienia Moskwy pozbyliśmy się już na zawsze, panie pośle? Na pewno żeśmy się nie pozbyli i
działają niezwykle intensywnie. Nie są nam znane wszystkie ich ruchy, ale pewne poczynania, pewne sygnały, czy to w internecie, czy w prasie, czy w radio, czy w telewizji, oraz wszystko to, co robi propaganda rosyjska, nie tylko w Polsce, ale w językach angielskim, francuskim i zachodnich, to jest właśnie to, co, czego powinniśmy się obawiać i co, czego powinniśmy się wystrzegać. Jadąc tu, słuchałem informacji, że w Afryce Południowej pokazały się na Twitterze informacje o tym, że Polska była winna wybuchowi II wojny światowej, że to polscy przywódcy są odpowiedzialni, a pakt Ribbentrop-Mołotow, inaczej go powinniśmy nazywać Stalin-Hitler, bo ma to większe znaczenie, był tylko taką prewencyjną historią, która miała zakończyć agresję Polaków i Anglików na Rosję. Jakie znaczenie dla kształtu dzisiejszej Polski miał 17 września 1939 roku, Maćku? Ja myślę, że miał ogromne, dlatego że to mieliśmy sytuację, której stało się to, przed czym właśnie pan przestrzegał, to znaczy zaatakowanie polskiego ducha. To znaczy ja sądzę, że Rosjanie zdają sobie sprawę po 20 roku, ale też i w XIX wieku, że bezpośrednie starcie zawsze buduje w Polsce legendę. Ofiara krwi wzmacnia, męczenników wzmacnia, i kluczowe jest rozmontowanie, wedle zasad Sun Tzu, prawda, sztuki wojny, rozmontowanie morale przeciwnika od środka. Rosjanie robią to od pewnego czasu znakomicie, robią to w różnych krajach, robią to szczególnie starannie w Polsce. Nie udało im się tego zrobić w roku 20. Natomiast wkroczenie w 39 roku, czy też agresja na Polskę w 30, była przedstawiana: my wasi druzja, wasi przyjaciele, będziemy razem iść bić Niemców, pomóżcie nam, krótko mówiąc, na wielkim kłamstwie to było zbudowane. I myśmy zostali zdradzeni przez swoją naiwność. Niestety chyba niedobry rozkaz Rydza Śmigłego, prawda, że nie walczyć. To nastąpiła kompletna dezorientacja i z drugiej strony poczucie bezradności, bo jeśli Polacy walczą, są wspaniali, natomiast jeśli mają wbijany nóż w plecy albo rozmontowywanie od środka, to rzeczywiście jesteśmy wtedy zagrożeni. I w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy się rozmontowuje poczucie polskiego patriotyzmu, czy polskiego samostanowienia, czy wiary we własne siły. I mówi się, my musimy tylko przynależeć, jak nie do tego imperium, to do tamtego imperium, no to mamy taką sytuację, jak wtedy. Przecież Rosjanie wkroczyli po tym, jak się dowiedzieli, że 12 września ostatecznie Francja i Anglia podjęły decyzję, że po prostu nic z tego nie będzie, że jesteście sami. Aha, jesteście sami, to my wchodzimy. W związku z czym ta wiara, że jakieś pakty nas ochronią, nie ochronią nas. Musimy być sami silni, musimy sami zbudować, musimy mieć sojusze wokół nas, nie dalekich imperiów, czy dalekich silnych przyjaciół, którzy się w decydującym momencie nie będą za nas bić. Nie będą. Niestety nie będą. Musimy sobie twardo to powiedzieć. Ja bardzo sobie cenię pakt NATO i obecność Amerykanów, jak ta brygada tu poważna będzie i tak dalej. Super. Ale my musimy być silni, żeby nie wkroczyła Rosja, bo rzeczywiście zgadzam się z panem, że Putin, ucieczką Putina jest agresja. Agresja, znaczy zbudowanie zewnętrznego przeciwnika, poczucia, że atakuje nas wróg zewnętrzny, więc musimy się bronić. I to może znowu Rosjan zjednoczyć i zapobiec temu, o czym mówiliśmy. To ostatnie słowo w takim razie pan Andrzej Melak jeszcze. No więc Rosjanie, budując swój imperializm, to nie tylko gospodarczy, ale przede wszystkim terytorialny. To, co Rosja robiła od cara Piotra I aż do współczesnych czasów, to jest agresja, agresja, agresja. Gdy na zachodzie, w Polsce, chcemy coś nabyć, mamy okazję, to zarabiamy, idziemy do banku, bierzemy pieniążki, kupujemy. A Rosja idzie i zabiera.
Tak było, tak, to jest. Tak było w 2008 roku w Gruzji, tak było później na Ukrainie. Przestrzegał przed tym świętej pamięci Lech Kaczyński, którego przywołam. Raz jeszcze dziękuję panowie. Dziękuję. Andrzej Melak, szef Komitetu Katyńskiego, poseł Prawa i Sprawiedliwości i kandydat na posła w nadchodzących wyborach. Maciej Pawlicki zostaje z nami w studiu, bo za chwilę będziemy rozmawiać o filmie Legiony, czyli znów będzie o polskim duchu. Przeniesiemy się ponad 100 lat wstecz i będziemy państwa bardzo gorąco zachęcać, żeby na ten film się wybrać, bo naprawdę warto. Bądźcie państwo z nami.